Drodzy widzowie, dzisiaj omówimy sobie dwa takie większe tematy. Na początek Adam z Bike Test rezygnuje z rowerów na YouTubie. Ja przypuszczałem, że jak otworzy serwis, to po jakimś czasie się to stanie. Ja uważam, że serwis rowerowy to był najgorszy biznes, jaki miałem. Można na nim zarobić, a to jest bardzo dużo trudnej pracy. No i żeby nie było, że jestem jakimś leserem, po prostu pracuję tyle samo gdzie indziej, co też powiedział Adam, można zarobić naprawdę dużo więcej. Najlepszy miesiąc, jaki ja pamiętam, 2 miesiące, to były miesiące, gdzie serwisowałem poza zwykłymi marudami, jakimiś tam fajnymi, stałymi klientami, serwisy dla dużego marketu, który po prostu płacił grosze za rower, ale po pierwsze je przywozili i przywozili w bardzo dużych ilościach. Nieraz po nocach siedziałem i były to proste naprawy, z reguły regulacje. Po drugie je odbierali i ta praca była zawsze. To nie było tak, jak mieliśmy co drugi dzień umówione, że przywożą, to przywożą, jak codziennie, to codziennie. Czasem byli nawet przed czasem. Więc chłopa rozumie. Ten materiał też będzie dowodem na to, że aby osiągnąć coś na rowerowym YouTubie, to nie można się znać na czymś. Na tym tutaj mamy dowód w postaci Adama, który się w ogóle nie znał. Chyba on może śmiało powiedzieć do tej pory, że na wielu rzeczach się nie zna. Wiemy, że nie jest dokładnym gościem, to chyba wszyscy możemy sobie powiedzieć. Natomiast ja go też nie bronię w tym materiale. Natomiast przez ilość hejtu, która na niego spływała, te materiały się pompowały. To samo było z Shybike'iem. Te materiały się pompowały. Janek Piątkiewicz, jak założył dobre rowery, to przez pierwsze lata przecież tam było mega dużo błędów w tych materiałach. W pewnym momencie doszedł niemalże do perfekcji. Już w tej chwili znaleźć coś w jego materiałach to jest problem, jakieś niedomówienie. Chyba że to wychodzi z tego, że na przykład na szybko nagrywają i im się nie chce. Albo po prostu no, z pośpiechu zapomni, ale chłop się chciał nauczyć. Szajbak, wiecie, był od początku perfekcjonistą. Do niego to za chwilę przejdziemy, ile w tym tego perfekcjonizmu jest. Natomiast Adam, ja wiedziałem, że gdzieś dalej pójdzie, ponieważ po nim było widać od początku, że on chce bardzo duże pieniądze zarabiać. Natomiast nie da się ukryć, że dzięki temu pompowaniu hejtem na to, co robi źle i jednak chyba dużą ilością jego ciężkiej pracy, praca na YouTubie to wcale nie jest taka łatwa, jak się wszystkim wydaje, odniósł duży sukces. W tej chwili tam chyba prawie 80 tysięcy subów jest. Ja wiem też od jednej z marek, która z nim współpracę podjęła, że on po prostu potrafi robić to, co robią wszyscy duzi w biznesie, czyli jedzą małą łyżeczką. Wiem o tym, że w porównaniu do innego dużego twórcy za współpracę zażyczył sobie ponad ośmiokrotnie mniejszą stawkę. Czyli po prostu był tańszy. Dzięki temu miał na początku jakieś te współprace. Z czasem mógł sobie pozwolić na wyższe te kwoty. Zresztą ja nie wiem, jakie on ma stawki. To jest tak naprawdę ta jedna, jedyna rozmowa. Ale wiem, że poza kamerą jest to rozsądny gość. I poza tą taką otoczką, którą ja uważam, że on w dużej mierze buduje, już w tej chwili jak zrezygnował z rowerów, to żeby powiedzieć, to takie pokazywanie, że coś się robi źle, czy się nie potrafi, mi się wydaje, że czasem celowe niewycinanie jakiegoś tam złego słownictwa, czy nieprawidłowej wymowy, to też jest po prostu produkt marketingu z jego strony. Także on zrezygnuje, idzie po prostu do pracy, będzie to relacjonował. No ja uważam, że fajnie. Pokazał, że po Shybike'u można jeszcze coś dużego zbudować i dla młodych ludzi. No bo umówmy się, Bike Show czy tego typu kanały to raczej oglądają starsi widzowie. I drugi przykład, który chcę omówić, no to Shybike i do czasu jego Shybazy, bo później już przestałem to oglądać. Natomiast tu ciekawostka, nie hejtowałem chłopa, jak wszyscy mu pisali, o ty kurna, ty taki inny.
jak możesz tam naciągać ludzi. On w pewnym momencie zrobił zbiórkę, żeby uzbierać chyba 450 tysięcy czy pół miliona na Szajbazę, czyli magiczne miejsce, które będzie bazą rowerową. Natomiast chciał kupić ruderę i chyba tam z 7 tysięcy uzbierał, podobno oddał ludziom, ale później też pisali ludzie, że nie dostali, ale to wiecie, może być hejt. Natomiast Szajbek to jest człowiek, który czytał informacje ze stron producentów i bardzo duże mniemanie miał o sobie. Ja też prowadziłem swego czasu kanał, który na amerykańskim YouTubie i na brytyjskim w zupełnie innym formacie i z innej branży był. I ja wiem, jakie są wyświetlenia i przyrosty subów. I nie uważam, że wszystkie te jego suby to są, wiecie, żywi ludzie. Tym bardziej, że jak miał chyba z 220 tysięcy, to nic nie rosło. Wyświetlenia były po 6-7 tysięcy z pierwszej doby i 6 komentarzy, to też o czymś mówi. Natomiast w momencie, jak ta zbiórkę robił z Szajbazy, to ja go nie hejtowałem, a miesiąc temu, jak pokazał, że coś tam w tej Szajbazie pomalował, to mu tylko napisałem, nie powtórzę wam dokładnie, żeby mi nie zarzucił, ale mniej więcej: fajnie, stary, że to zaczyna wyglądać, bo bałem się, że skończysz w białym pokoju bez klamek. No, czyli wariatkowie. I on mnie wtedy zablokował, gdzie jak go wszyscy tam rżnęli do dna, to ja się chyba słowem nie odezwałem, a jeżeli zostawię jakiś komentarz, to naprawdę na niskim poziomie hejtu, mimo że nie uważam, że takie zbiórki gdzieś tam, szczególnie, że jego ogląda dużo młodych ludzi i będą chodzić, nie wiem, do matki, do ojca, wyślij, 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 pomóżmy, no to jest, słuchajcie, tragedia. Nic też moim zdaniem specjalnego na tym jego kanale nie powstało, natomiast jest to człowiek, który też napompował kanał hejtem i ludźmi, którzy mówili mu, że robi źle. I to jest kolejny przykład, że nie można się znać. Zobaczcie, fajne kanały. No, Janek Piątkiewicz ma bike show. Uważam, że powinien iść szczególnie w kanały anglojęzyczne z tego względu, że jeżeli chce naprawdę żyć z tego godnie i nie zastanawiać się, jaki chce kupić samochód i co zrobić, to w tej chwili już każdy duży twórca poza swoim krajem robi też anglojęzyczne materiały i pozwoli mu to utrzymać współpracę z topowymi markami. Bo to jest, wiecie, inaczej dać rower za 30 tysięcy, jak on zrobi materiały na 2, 3 czy 4 kraje, a inaczej jak zrobi na jeden i to Polskę, gdzie jak ja wybierałem swojego Topstona, to na tego Topstona były jeszcze dwie osoby chętne, z czego ja dostałem bardzo duży rabat po dużej znajomości, a oni chcieli jeszcze więcej. Więc to jest ciężki rynek. Przy czym nie uważam, że należy kupować rowery bez rabatów, kupujmy z rabatami. Natomiast kolejny kanał, Dirt It More, Janka Kilińskiego. No zobaczcie, 40 tysięcy subów, a chłop robi materiały, gdzie 75% youtuberów i myślę, że 98% użytkowników rowerów to nie wie w ogóle nic. Ja nie mówię, że youtuberzy są w tym kierunku lepiej wykształceni, oni po prostu muszą chociaż lepiej niż podstawy znać, żeby ich nie niszczyli widzowie. I zobaczcie, zrobił materiał z Shimano, 100 tysięcy wyświetleń, zrobił z Garbarukiem 150. Sam powiedział, że on też nie współpracuje z markami, które nie mają pojęcia o tym, co robią, i z ludźmi, którzy nie jeżdżą. Te okulary nawet, to jest okulary Tripod Infinity w jego kolorze oprawki. Tutaj jest logo jego kanału, logo jego firmy w zasadzie, bo to firma, którą on prowadzi, nie tylko kanał. Okulary, które opracowują ludzie, którzy jeżdżą. W tej chwili mam w teście model Eternity i jest to połączenie Infinity z Endo, które po prostu uwielbiam, i o ile te są fajne, ale może niekoniecznie dla mnie, to te nowe po prostu wymiatają i naprawdę zrobili coś, czego nie zrobił nikt jeszcze na rynku. I drobnymi rzeczami się te okulary różnią, ale naprawdę już w tej chwili można powiedzieć, że ten model
I poprzedni Force, mimo że Force mi nie pasuje z kilku względów, to są dwa naprawdę modele, które mogą już ze światowymi największymi producentami konkurować. Oczywiście przy dobrym utrzymaniu polityki gwarancyjnej, ale z tego co ja wiem, no to jestem bardzo dobrze. Także wiecie, oba Janki robią dobrą robotę, ale jest im po prostu trudniej, przy czym Janek Kiliński to jest człowiek, który naprawdę tworzył scenę rowerową w Polsce i naprawdę go ludzie oglądają, a mimo to tych subskrypcji jest 40 tysięcy, więc zobaczy ile trzeba włożyć ciężkiej pracy, naprawdę dobrze się znając. Trochę się rozgadałem i się trochę rozpłynął ten temat, natomiast dawno chciałem takie tematy poruszyć. Idzie zima, więc będzie bez sensu wrzucać kolejne testy. Troszkę pogadamy o takich rzeczach, trochę porobimy testy. Natomiast powiem wam, że też rowerowy YouTube jest bardzo trudny. Ja poprzedni kanał jak miałem, to tam po prostu pieniądze, czy jakieś współprace, czy wyświetlenia, to no nieraz stukrotność tego, co jest na tym. Natomiast sprzedałem, myślałem, że na rowerówce zrobię fajny content. Nie wiem jak będzie z czasem, bo tak naprawdę dopiero od października zeszłego roku postanowiłem, że się wezmę za to na poważnie i faktycznie jakieś testy zacząłem robić, poważniejsze rzeczy. Natomiast jest to bardzo trudne i nie wkładajcie w YouTube'a dużo pieniędzy rowerowego. Jak robicie tam inne rzeczy, to nieraz warto jest włożyć nawet 50 tysięcy, bo to się dość szybko na YouTube'ie zwróci. Natomiast to jest trudno i jak Adam z Bike Testa mówi, że to są tam dobre pieniądze. No ja mu wierzę, natomiast no tutaj robi ilość wyświetleń i młodzi ludzie, którzy są na tym kanale i przeżyją to oglądanie reklamy. Natomiast ja na razie sobie testuję. Monetyzację mam niewłączoną, żebyście wiedzieli, jak pewnie kiedyś włączę, to powiem, ale może się uda, że nie. Zresztą obostrzenia YouTube'a są takie, że tam nie wiem, czy będę miał ochotę się z tym bawić. Natomiast kanał spełnia warunki, więc zobaczymy, ale na razie nie planuję, bo jeżeli mam się później rozliczać tam z przychodu 200 parę złotych miesięcznie, czy 600, 800, to nie jest to warte. Będzie nas, nie wiem, 20 tysięcy, to pomyślimy. Także napiszcie, co wy myślicie o rowerowym YouTubie, o tych wszystkich kanałach. No jeszcze z takich, które się fajnie rozwijają i w podobnym czasie jak ja zaczynałem tam dłubać tego rowerowego YouTube'a, to Zielony otworzył kanał, Zielony F16. Fajny kanał, fajnie prowadzi, z humorem, jest trochę satyry, no coś innego niż wszyscy. I chyba też jest zadowolony. Natomiast myślę, że jest jeszcze kilka tematów, które warto by było omówić. I tak jak mówię na koniec, nie uważam, że Toma Adama trzeba specjalnie hejtować. Widać, że to chłopak nienauczony życia był i chyba się dużo nauczył przez ten czas. Mimo wszystko i jednak dużo błędów robił, ale jednak zaczął też robić niektóre rzeczy ok. Miał odwagę ten serwis otworzyć, co nie jest proste się nawet na to zdecydować, a co dopiero znaleźć klientów. Ja robiłem bardzo drogie rowery, a i tak było trudno z tego wyżyć, a co dopiero jak przychodził ktoś i o panie, to ja dętkę za 9 zł jeszcze pan w cenie wymień, bo i tacy się trafiali. No to co, gratuluję mu odwagi. Mimo, że gdzieś tam mnie czasem krew zalewała, co on robi, chciałem pohejtować, ale kurczę, no chyba każdy ma prawo do błędów. Jego błędy na rowerze, błędy właściciela, że oddał, no ale chyba też jednak są ludzie, którzy byli bardzo zadowoleni, nie? Miał dużo ciekawych współprac i ciekawe, czy wróci do tej rowerówki, bo na YouTubie jest dużo powrotów. Zobaczymy. Trzymajcie się i napiszcie, czy chcielibyście, żeby jeszcze jakiś rowerowo-youtubowy temat poruszyć. Na razie.